Cześć, witam Was w pierwszym obiecanym materiale z multimediów. Tym razem zajmiemy się stworzeniem nakładek na nasze filmy wideo. Wygląda to w sposób bardzo następujący. W takim szybkim... Au! Czego ja snajpera wziąłem? Czyli pokazało mi, kto gra i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest zorganizowane, jak to jest stworzone? Na samym początku warto przejść do After Effectsa. Ja tu mam kilka rzeczy jeszcze otworzonych i wyjściowe nasze warstwy prezentują się w sposób następujący. Warface Name Red, czyli to, co widzieliście przed chwilą. Oj. Oraz Warface Name Blue. Tak. To są wyjściowe elementy. Jednak jak widzicie, składają się z kilku kompozycji. I tutaj ważne dla mnie było posegregowanie tego, żeby mi się to nie gubiło. Na razie mam mało tych plików, więc nie dzieliłem je na więcej katalogów. Ale pierwszą mamy icon Warface, która jest tylko ikonką i nic się w tym nie dzieje. Kolejną rzeczą jest text blue, czyli kwadrat z naszymi... Aha, to jest takie powiększenie. To ja nie chcę. Ja chcę wszystko widzieć. To jest z naszą warstwą tak jakby tekstową, prawda? Oraz Warface Name Blue, gdzie te elementy są połączone oraz nałożone są na nie animacje. I tu właśnie będziemy coś takiego tworzyć. W tym celu zamkniemy sobie wszystko oraz tworzymy nową kompozycję. Szerokość 890 oraz wysokość 120 od razu mówi mi, bo ustawiłem sobie wcześniej i chcę, żeby wszystkie te elementy były ze sobą zgodne. Od razu widząc to wiem, że chodzi o warstwę tekstową, czyli ta, na której jest tekst. Zatem nazwę ją sobie tekst test. OK? Zapiszę i przerzucę do composition. Dzięki temu, że zacząłem od tekst, ułoży się w odpowiedniej kolejności. Teraz trzeba na nią nanieść prostokąt. To jest właśnie ten prostokąt, który widzieliście. I dodajmy do niego obrys. On automatycznie jest dodawany w stroke. Możemy sobie ustawić ten obrys. Niebieski już był. Dajmy sobie taki pomarańczowy, no ciemny pomarańcz. I teraz delikatnie będziemy zmniejszać to. A, ustawmy sobie jeszcze szerokość, a z 10 pikseli. No i proszę Państwa, chyba mamy to. Tu jeszcze można by to zmniejszyć w ten i w ten sposób. O, okej. Dobra, mamy to. Możemy sobie wyłączyć te wkurzające pomoce. I teraz co? I teraz potrzebujemy jeszcze ten tekst umieścić na tym, więc stwórzmy sobie nową warstwę tekstową i napiszmy lorem ipsum. OK? Jednak zmieńmy jego nazwę na player name. Po co? Po to, żeby w Premierze móc w takim miejscu to zmienić. Player name. Czuba Artur i jeżeli otworzę sobie czerwoną wersję, bo ja niechcący niebieską otworzyłem, efekt controls, a nie zastosowałem tej nakładki, red, to jest już wyedytowany plik i tak dalej, nie mogłem znaleźć materiału źródłowego, więc w ten sposób to zrobiłem. Otwieramy to, tu możemy zmienić na YouTube. Widzicie? Mogę podmieniać sobie treść na tym. Tylko muszę to otworzyć w ten sposób, gdyż edytuję kompozycję, a nie efekty na danej warstwie. To jest ważne i to jest różnica. Test, test. Widzicie, o co mi chodzi, do czego zmierzam? Dopiero tutaj możemy sobie to ustawić odpowiednio. Ja to zawsze sobie biorę safe margins. I względem nich, o, ustawiam nasze test-test. Jak widzicie, nawet w podobnym miejscu. Nienawidzę tego dźwięku. W podobnym miejscu nawet
jest ta nakładka. Także o to chodzi. Dobra, także teraz, jak już mamy lorem ipsum, możemy sobie wyrównać względem kompozycji pionowo. Nie, poziomo oraz pionowo. Dobra? I teraz co? Teraz sobie sprawdzę tylko, czy mam wszystko dobrze zaznaczone, tak? Lecimy dalej. Stwórzmy sobie nową kompozycję, czyli Warface Name Test. Czyli ta ostateczna warstwa. Nie stworzyłem jednej icon, ponieważ nie posiadam takowej ikony. Ok? Dobra. Żeby wszystkiemu już zaradzić, stwórzmy sobie nowy 1009. Dobra, może być. Umieśćmy sobie. Nie to. Umieśćmy sobie nowy element, to będzie Twitter logo. Tak, na wszelki wypadek. I teraz tak, dla przykładu, jakie ty masz, kolego, wymiary? Image size 155 na 168. No to i tutaj damy takie. Image size 155 na 100. Rozłączmy to. Nie to. O. 168, ok. I teraz sobie umieścimy Twitter logo. Enter. Wywalamy sobie tło. To jest wyśrodkowane, mam rację? No nie wydaje mi się. Stwórzmy zatem warstwę. Zaznaczmy ten obszar i to. Oj. To. Teraz możemy sobie... Gdzie mam to? Window. Align. Navigator, info history. Ej, gdzie to jest? Nie, to na pewno nie tutaj. A, bo tutaj jest to align. Nie, to jest chyba wyrównane w takim układzie. Dobra. Potrzebujemy jednak jeszcze usunąć pewne niedogodności z naszej warstwy. Tak, żeby za bardzo nie usunąć. Okej. Okay. A, musimy zrasteryzować warstwę, żeby wprowadzić na nie jakiekolwiek zmiany. Nie, za mało. Ctrl Shift Z, Z. Nie. Kurde, czym się robiło? Alt Ctrl Z, Alt Ctrl Z. Dobra. To jeszcze raz w takim układzie Ctrl D. To wywalamy i ponownie zaznaczamy te rogi. Zobaczymy bez wygładzania, jak to pójdzie. Ej, ładnie, ładnie jest. Czyli jest spoko. Dobra. Zapiszmy sobie to. Ctrl Shift S. S. Twitter icon. Żeby zachować te wszystkie pierdółki odnośnie wyglądu. Dobra, wywalę sobie od razu to, że mam tylko te pliki PSD. Teraz musimy to zaimportować. Merged Layers, ok. To mamy w source i to wrzucamy tutaj? Tak, tutaj. Nie. Zróbmy z tego New Comp i nazwijmy ją. Musimy zmienić nazwę, żeby mi się ładnie to ułożyło. Na icon Twitter. Dobra? Ok. Teraz chciałbym, żeby ta moja tekst test, to zmieńmy nazwę na test Twitter, miała taki kolor jak ikona Twittera. Co? Więc stwórzmy sobie nowy widok, dzięki temu po prawej stronie cały czas będziemy mieli to otworzone, a ja sobie przejdę na tekst Twitter, otworzę sobie Shape Layer 1 i tutaj strołka zmienię na kolor jakiś, który tu występuje. Może na ciemniejszy trochę, bo już taki mamy. Dobra, i teraz Warface Name Test to też sobie zmienimy na Twitter. Ok.
I wrzucamy sobie teraz do tej kompozycji icon Twitter i tekst Twitter. OK? To możemy zamknąć. Coś mi tu jednak nie pasuje. Jako że mam już wcześniej przygotowane niektóre elementy, to chciałbym, żeby wszystkie były jednakowych wymiarów i tak dalej, więc odwołam się do wymiarów 1045x200. OK, już mi się zmieniło. Teraz wszystko to powyrównuję, żeby było OK. Na wszelki wypadek. Oraz logo Twittera przesunę sobie w to miejsce. Jednak jaśniejszy trochę by się przydał, co nie? Co wy na to? Yeah, jest lepiej, o wiele lepiej. Co teraz? Mamy to gotowe, ale nie mamy tego animacji. Nie, za jasny. Trochę ciemniejszy dajmy, co? Teraz w ogóle nie pasuje. Aj, nowy Viewer. No widzicie, tak to jest, jak człowiek ma w głowie narąbane z powodu kolorów. Dobra, już jest OK. Możemy powiedzieć śmiało, że jest OK. Fit up 100% i będzie super. Teraz naszą ikonkę Twittera należy troszkę zanimować. Skalę damy sobie na 0 na samym starcie. Po 10 klatkach damy na 120. Dlaczego? Już wam tłumaczę. I potem dajmy mu 5 klatek na powrót do 100. Spójrzcie na animację, jak teraz będzie wyglądała. Mamy taki boom. To jest dosyć popularny trik, często stosowany. Teraz tutaj dajemy 0. Tutaj dajemy 120. I 5 klatek od tego odliczamy. I tu dajemy 100. Dzięki czemu mamy efekt odwrotny. Że to dziadostwo mi się powtarza, więc widzieliście, o co chodzi. Nie wiedziałem, że coś takiego występuje. No ale cóż, potrzebujemy teraz tekst Twitter trochę zmodyfikować. W tym celu stworzymy sobie maskę i zanimujemy jej ruch. Jednak tu zwijamy sobie transform i w momencie, kiedy już Twitter jest gotowy, ta ikona, wtedy dajemy sobie klatkę kluczową i w tym miejscu dajmy sobie klatkę kluczową. OK? Natomiast w tym momencie to przesuniemy poza ekran roboczy, skopiujemy tą klatkę, znaczy się klikamy jeszcze tutaj, kopiujemy, przesuwamy tutaj, wklejamy, zapisujemy i... A, dobra, włączmy sobie jednak to powtarzanie. Źle. Ponieważ to powinno nam się zacząć pojawiać dopiero w tym momencie i chować dopiero w tym momencie, ale to możemy spokojnie zaznaczyć i o to mi chodziło. Czyli nasza nakładka jest praktycznie już gotowa. Teraz, aby ją bez problemu, czekajcie, bo ja takie dziwne narzędzie wybrałem, aby ją bez problemu móc zobaczyć, potrzebujemy Warface Name Twitter Composition Settings Advanced Template. Dzięki temu warstwy tekstowe, które są wewnątrz tego odblokowane, w tym przypadku jest odblokowany player name, nie ma tutaj kłódki, będzie edytowalna z poziomu Adobe Premiere. Natomiast jeżeli również zaznaczymy tutaj ten template, to będzie znaczyło, że w momencie importu będziemy widzieć to. Będzie ta kompozycja dla nas widoczna. Widzicie? Jest. Nie wiem tylko dlaczego przy Blue jest zaznaczony template, ale okej. A, to coś testowałem, bo czasami się to wiesza niestety i trzeba trochę poczekać. Mamy Twitter, OK. Wrzućmy to tutaj. Sprawdźmy, jak to widać. Nie tu. I proszę bardzo, jest pięknie.
Teraz wystarczy efekt Controls, Motion, Save Margins. Nie miałem takiego bzika na tym punkcie. Tylko czego dopiero teraz o Twitterze pomyślałem? Mój Boże, nie wrzuciłem tego w materiał. No nic, trudno, tak też bywa. Mamy nasze lorem ipsum. W platformie Steam. I bez problemu możecie w niego za darmo grać. Jeżeli jesteście zainteresowani... Ej, lepiej mi wyszło na pewno niż poprzednie. No nic, zobaczmy jednak, czy możemy edytować tekst. Mamy lorem ipsum. Jeszcze raz, musimy edytować ustawienia kompozycji, żeby móc to zmienić. I zmieńmy na małpa czubek 2. Miedzia. W platformie Steam. I bez problemu możecie w niego za darmo grać. Jeżeli jesteście zainteresowani... Okej, okay, także to by było na tyle, myślę, że z tego typu materiałów. Mam nadzieję, że przyda się to wam w waszych projektach, produkcjach i tak dalej. A później pokażę wam, jak stworzyć coś takiego. Tyle, że jeszcze z dodatkowym elementem, chyba mam go gdzieś nawet. Tak, mam go zapisanego. Coś takiego wam pokażę. No włącz się szybciej. Play, play. Zechcesz współpracować? Chyba nie. Chyba nie zechcesz współpracować. VLC ostatnio mnie coś nie lubi, naprawdę. Spróbujmy z naszym dawnym przyjacielem Windows Media Playerem. O. Coś takiego. Tutaj musicie zwrócić uwagę, że ta postać nie jest za tymi chmurami. Te chmury są przed nią, także tego typu bajery też zrobimy. Oczywiście wszystko w After Effectsie. Także dzięki za uwagę i do następnego materiału. Cześć!